是的。Że postaci to masz wszystkie aktywne efekty. No, może nie do każdej, ale do wielu. To jak Magok. Też. Chodząca encyklopedia wszystkich gier, prawda? Nie. Nie. No wszystkich nie, ale 90%. Dobra, spróbujmy pocisnąć tutaj jeszcze raz na snajpera. Lipa. Ale myślę, że go wykończymy, zanim dotrze jego tura. No właśnie, krytyk za 14 i podziękujemy. Cześć, Susan Meyer, witam cię. Dawno żeśmy się nie widzieli. No, jakieś proszki nam wypadły i konopia i w ogóle... I pszenica. Czy zwierzęta jak się hoduje, to trzeba je karmić? Trzeba mieć jakieś osobne, nie, pole jedzenia dla nich, czy coś takiego? Dobra. Co myśmy tu znaleźli? Drzewo z czaszkami. Jeszcze lepiej. Pasze się robi w zagrodzie. A, to gdzie byłaś? Jeśli można wiedzieć. Proszki, konopia, może... No jest zabawa. No jest. Zbadaj. Bardzo duże, pradawne drzewo. Sporo czaszek wisi na gałęziach, łagodnie kołysząc się z wiatrem. Zauważasz wielki otwór wyrzeźbiony w pniu. Zastanawiasz się, czy czaszki służą jako ostrzeżenie, czy jako straszaki. Weź kilka czaszek, przeszukaj drzewo. Czy jak wezmę czaszki, to mi deprecha wejdzie? Zwinność. Chodź, sprawdzimy. Większość czaszek wydaje się ludzka, niektóre od dorosłych, a te mniejsze od dzieci. Tylko kilka wygląda jak czaszki zwierząt, ale nie wiesz których. A, we Francji. No tak, faktycznie. O, tylko drzewa nie sprawdzę chwilowo. Dobrze. Zachowujesz spokój, odwiązujesz niektóre z czaszek, nic ci się nie dzieje. Dostaliśmy 3 kości i 7 lin. Wow. Czyli mam nie robić, przeszukaj drzewo. Ok. To wracamy do obozu. Jak się... ogień musimy tu dorzucić. Ogień. Dobrze. Chyba możemy zakończyć dzień w związku z tym. Chociaż... Czekajcie. Bo tamta jest szczęściarą, jeżeli dobrze widziałam, nie? Jest podekscytowana. Przeszukiwanie plus 5. Może ja bym ją po te grzyby wysłała. Co wy na to? Tu. Zbierz grzyby. Ona jest zmęczona dalej. Miałam ją wysłać do spania. To dziwne. W chwili dotknięcia grzybów zaczynasz słyszeć niewyraźne głosy w twojej głowie. Zjedz mnie, mówią. Posłuchaj głosów. Ja nie wiem, czy ja chcę słuchać głosów. Przecież dostaniemy jakiegoś... A, ona daje proszki, wino, teraz będzie wcinać grzyby. To jest złe. Przypominają ci historię ludzi, którzy jedli specjalne grzyby, aby rozmawiać z bogami. Ostrożnie wyciskasz grzyba, pozbawiając go soków i bierzesz mały kęs. No, Adrian, troszkę. Przez chwilę nic nie czujesz, po czym magia daje ci kopa. Zamykasz oczy. Widzisz obóz, wszyscy są bardzo zajęci. Poruszasz się do tyłu i jesteś ptakiem latającym nad wyspą. Cień wyłania się z lasu. Miejsce migoczą przed twoimi oczami. Ludzie, źli wikingowie, niebieskoskóre istoty, bierzesz się w garść. To było dziwne doświadczenie. Czujesz się dziwnie, ale dobrze. Dziękujesz bogom za wizję. Starożytna wiedza. Wow, dostaliśmy jeden ten dodatkowy.
Minus 5 choroby i plus 5 do mądrości. Całkiem się opłaciło. Bo shit, osób ma ten no. To prawda, niebieskinki. Zawsze możesz zerknąć na wymagane staty i mimo wszystko zrezygnować z akcji. Aha. Nie wiedziałam, że można się wycofać potem. Jak chciałam sobie jakoś dopasować. No dokładnie. Dobra, jeszcze mamy czatuj. I moglibyśmy tutaj wysłać grzyby. Leżysz i czekasz, aż jakieś zwierzę zostanie zwabione zapachem grzybów. Po chwili gromada grubych wiewiórek nadchodzi i zaczyna opychać się grzybami. Wykorzystujesz okazję, bierzesz duży kamień, aby zmierzyć głowę tym mniej energicznym. Aha, i tak po prostu. Ustaliśmy od razu mięso. No spoko. W sumie czemu nie? To co? Kończymy dzień. Moira, potrzebuję Twoich wskazówek w jednej ważnej sprawie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak kochać się z mężczyzną, to trochę za późno, nie? Moira! Głupia. Nie, myślę, że jest sporo dobrych ziół, które możemy znaleźć w lesie. Ale nie wiemy, co zbierać. Dasz jakieś rady w tej sprawie? Szkoda. Myślałam, że będziemy mieli dziewczyńską pogawędkę. Więc, możemy zabrać trochę roślin leczniczych. To zawsze się przyda, jeśli zechcemy w pewnym momencie uleczyć nasze ciała. Możemy też zbierać konopie. Pokazałam Ci, jak one wyglądają. Dzięki nim możemy tworzyć mocne liny. Bardzo przydatne do tworzenia nowych rzeczy w obozie. A jeśli znajdziesz nasiona wszelkiego rodzaju, możesz je również wziąć. Tak, moglibyśmy hodować warzywa, pszenicę lub inne rzeczy przy pomocy dobrych nasion. To wszystko. Zawsze przydatne. To jest to. Czy teraz potrzebujesz jakiejś łóżkowej porady? Nie, dziękuję. W tej dziedzinie radzę sobie całkiem dobrze. Wiedza o ziołach, dodano cechę. Okej, okay. Czy w związku z tym nasza Bloody będzie mogła teraz zbierać ziółka? Moira Rules. Patrzcie, co mam. Dwa soczyste, małe zające. What? Jak je zdobyłaś? Och, to proste. Zobaczyłam ich dziurę kilka dni temu. Codziennie czołgałam się w krzakach i czekałam, aż wyjdą. Zużyłam tylko 4 strzały, aby ich dwóch dostrzelić. Nieźle, co? O, deprecha spadła. No nie, no ale ja się nie decydowałam na to, żeby ona polowała. To fajnie, skarbie, ale dopóki nie będziemy w stanie wytwarzać nowych strzał, to nie powinnaś marnować swoich w taki sposób. No, dokładnie. Możemy zostać zaatakowani przez groźniejszych przeciwników niż dwa małe zające. Będziesz szczęśliwa, jeśli będziesz mieć jedną lub dwie strzały, którymi możesz w nich strzelić. Ma rację. Jeśli będziemy głodować, umrzemy. Tak, mamo, rozumiem. Po prostu czuję się bezużyteczna. Oj, za jej dobracha weszła. Oczywiście, że nie jesteś bezużyteczna. Chodź ze mną, gotujemy te dwa pyszne zające na dzisiaj i jest też dużo sprzątania. O kurde, mam nie. No nie. Wow, wow, gotowane posiłki. One tak nie mogłyby na co dzień. Jo, temu jak tu deprecha wlazła. Stary, dostaniesz wino, nagrodę. I wszyscy mają odwodnienie. Dawno nie było. Na zdrowie. W końcu deszcz pada, to się odwodnili. Jakby była susza, to pewnie bym się pić nie chciało. Ale my z tym jedzeniem... No szkoda, żeby się zmarnowało, a z drugiej strony... Czy ja wiem, czy... Trzeba je rozdać? Czekajcie, może damy tak i tak i jedno zostawimy na gorsze czasy. Mdłości i żarło. Masz, ty dostaniesz to i ty dostaniesz to, a reszta zobaczymy.
zgniecione palce i zwichnięta stopa odpadły, jak miło. Znaczy, nie żeby odpadły. Zmęczenie trochę spadło, okej. Okay. Co nam się popsuło? Dwa mięsa nam się popsuły, dwa owoce i mleko. Najlepsze jedzenie jeszcze zmniejsza depresję. Okej. Okay. O, znowu burza. No dobra. Czyli znowu nie zbieramy wody, bo nie ma po co. I teraz tak. Ty idziesz spać. Ty znaczy się ty. Dobrze mówię? Tak. Ty idziesz spać. Bo ja bym cię chciała do bogini wysłać, więc chcę, żebyś miała siły. Ty dostaniesz wino. Ile my to mamy? 50%, że minus 20 depresji. 25%, że minus 40 i pijany. Plus 10 choroba, plus wymioty. Ryzykujemy. Aha, czyli depresja nie zeszła. I dalej nie zeszła. I dalej nie zeszła. To myślę, że cofniemy sobie ten dzień. Skoro jest rano. Dobrze, Ferno, to dobrej nocy. Ja mogę wiedzieć, dlaczego mu to nie chce wejść, tak jak powinno. Dobra, niech będzie. Tego się trzymajmy. Kaszel. Łowiectwo, podstęp. Choroba. To byśmy jej dali to. Niech usunie chorobę. Tym to jeszcze przejdzie. Tu myślę, że nie ma co, bo w razie czego możemy iść na imprezę znowu. Dobrze. To teraz tak. Czy jeżeli Moira, znaczy nie Moira, tylko Bloody dostała zioło lecznictwo, zbieractwo plus 5, uzdrawienie plus 5. To steel. Lepsza w zbieractwie jest Moira. Ale czy ja, ponieważ nie bardzo mam co z nią zrobić, chyba że, czekajcie, tego tu wciśniemy. I co my byśmy chcieli? Kuźnie. Co nam kuźnie da? To, że nie będziemy mogli wytwarzać przydatne przedmioty i tworzyć składniki. To robimy kuźnie, czy robimy obóz? Ogródka dalej nie możemy, bo brakuje nam jeszcze kamieni. To może kuźnie. Kamienie, a to jedna się zużyje. Dobra, niech jest kuźnia. Ciebie zaraz przerzucimy. Jak tu siedzisz, to spoko. Ciebie wrzucimy tutaj. Po kamienia. Tak, tak, tak. No i dalej. Ognia dorzućmy jeszcze. Daj kamienia. Rybak. Garnek, kuźnia. Dobra, cofamy cię w takim razie. Niech jest.
pobudzone. Super. Znowu mamy fol wody nazbieranej. I to jest co? Leśnictwo. Żeby kobieta po kamień musiała łazić, no. Tym zmęczenie wchodzi, widzę. To precha rośnie. Dwa kamienia. Jeszcze nie zbadała całego. No dobra, to ja bym chciała teraz, żeby Moira poszła tutaj. Podejdź bliżej. Przeszukiwanie, odwaga, mądrość. Przeszukiwanie od... Kurczę, to nie wiem, czy powinna iść on. To ma wypalony gębę, nie? To nie wiem. Dobra, idź. Te koty są straszne. Próbujesz przywitać kobietę z daleka, bezpiecznego dystansu, ale ona wydaje się ciebie nie zauważać. W zasadzie to ona w ogóle się nie rusza. Zastanawiasz się, czy nie śpi. Nie ma nad czym się zastanawiać. Jeśli chcesz ją sprawdzić, to musisz przejść obok tych potwornych kotów. Nie, Dersi, nie mów. Niech idzie tak, jak idzie. Podejdź z przekonaniem. Auć. Robisz niepewny krok w kierunku niebieskiej kobiety i denerwujących kotów. Czterech z nich natychmiast stają bez ruchu i zaczynają syczeć na ciebie. Czujesz się niczym ich dzisiejszy posiłek. Twoje nogi i wola wahają się. Nie ma potrzeby, aby ryzykować swoim życiem nawet z powodu tej nagiej tajemnicy. Depresja. Przestraszona. Super. Tajemnicza kobieta będzie musiała zaczekać. No dobra. Przeszukaj wskazówki. Aha, czyli nadal... No dobra, nadal nic z tego. Stan możemy zmienić, bo wyślemy ją teraz na ziółka. Ponieważ mamy trochę jedzenia, to ja bym dla odmiany wysłała Moirę tu. I co my możemy? Konopia, skup się na nasionach. Teraz lecznicze szukajmy. No dobra, coś ciężko idzie ten crafting. Nordycka smurfetka. 5 roślin. Wyślij Kari przy akcjach fabularnych. Często masz checkpoint i możesz zmienić. I możesz zmieniać postaci. Aha. Dobra, wyślę Kari w takim razie. Będzie trzeba naprawić drwala. Mamy 10 kamieni. Już wiemy, co będziemy robić następne. Zmęczenie straszne. Depresja weszła. I jak tam Kari? Wow, teraz jej chyba posłużyło, patrzcie. Mamy dwa lasy. Małe zwierzątka. Wśród pnia widzisz rodzinę małych, włochatych zwierząt jedzących razem posiłek. Wyglądają śmiesznie, jak dzikie koty, ale z maskami. Biorą gryza, a następnie czyszczą swoje pyszczki i łapki z czerwonego, kleistego soku. I mamy tu trzy opcje, widzę jedną nieaktywną, bo nie mamy pułapek. Zabierz ich jedzenie, upoluj kilka, dobra. A tu... śpiewający koleś, to jest chyba ten bard, o którym wspominałeś.
Proszę, babcia albo grajek. No to jest chyba grajek. Zbadaj. Chwytliwa melodia unosi się w powietrzu. Brodaty mężczyzna z zamkniętymi oczami gra w dziwny, na dziwnym instrumencie na środku małej polany. Jego skóra jest tak ciemna, jak jego zęby są białe, a on uśmiecha się, kiwając powoli głową, nucąc piosenkę, której nie rozumiesz, nie zważając na resztę świata. Okej, okay. Pewnie nam będzie deprechę podnosił, tak coś czuję. Ja bym chciała z nim porozmawiać. I ja bym chciała, żeby to jednak Bloody z nim pogadała znowu. Witam, witam. Podejdź bliżej. Kiedy ostatnio grałem tę melodię, którą ktoś próbował mnie zabić? Jeśli musisz, to możesz to zrobić. Wow. Ale ośmielę się powiedzieć, że moje towarzystwo będzie bardziej radosne, kiedy będę żywy, niż kiedy będę martwy. Nazywam się Cisse Kyote. Co? Koyate? Cis się nazywa. Jestem człowiekiem pokoju, ja chętnie dzielę się moimi pieśniami, opowieściami i nastrojem. Ale posłuchaj mnie. Starzy ludzie na naszej ziemi powiadają, że głupiec mówi. Mądry słucha. To czyni mnie głupcem, he? Lub starcem. Albo tym i tym, hahaha. Wiedz, że nie mam nic przeciwko. Po prostu odkrywam tą zapomnianą przez Boga wyspę. Ha, więc oboje jesteśmy zagubieni, prawda? Przypomina mi się stare powiedzenie w mojej ojczyźnie, że aby się zgubić, trzeba odnaleźć swoją drogę. Może moglibyśmy razem wędrować po tej tajemniczej krainie? Piosenki giną, gdy nikt nie może ich słuchać. Są jeszcze inni. Jesteśmy garstką ocalałych, którzy założyli mały obóz niedaleko naszego wraku. A więc wioska. Wolę to od towarzystwa drzew. Chociaż drzewa rzadko są wrogo nastawione. Jak widzisz, nie jestem wojownikiem, ale wiem kilka rzeczy. Mogę się uczyć i mogę uczyć. Czy podzielisz swój dach i swoje posiłki z biednym starym głupcem? Będę wyśpiewywać twoje czyny i opowiadać twoją historię. Wydaje się zupełnie bezużyteczny. Szczerze mówiąc, wspaniale jest spotkać kogoś tak beztroskiego i przyjaznego jak ty. Tak, myślę, że możesz do nas dołączyć, ale musisz zdobyć nasze zaufanie. Przypomina mi to stare powiedzenie w moim kraju, że jeśli chcesz dojść szybko, idź tam. Jeśli chcesz dojść daleko, idź z kimś. Ostatnio czytałam ten cytat, na Facebooku mi się wyświetlił. Podróż zaczyna być coraz jaśniejsza. Dziękuję wam, moi przyjaciele. Cheers. Podążę za tobą z powrotem do obozu, nucąc wesołą piosenkę. Jest teraz częścią twojej społeczności na dobre i na złe. I to chyba ostatnie puste miejsce, jakie mamy do tej pory, nie? W sensie, że nie możemy więcej osób teraz przyjąć. Twoja społeczność rozrasta się. Dobra. Tak, ja wiem, nie zapomnij rozdzielić. Najpierw sobie naprawimy to, co nam ci tu psuło. Teraz sobie o panu przeczytamy. Pan ma też poziom do rozdania. Pan jest afrykański griot. To fizycznie średnio, ale jest inteligentny, mądry i charyzmatyczny. Uzdrawianie 36, wytwarzanie, gotowanie, rybołówstwo, hodowla zwierząt, zbieractwo, ogrodnictwo. No to nice. Bio. O, a tu nieodkryte, czyżbyśmy jego mieli dopiero poznać? Cechy. Totalny optymista. Minus 50 do zwiększania stanu depresja, plus 50 do zwiększania opinii. Okej. Ekstremalny pacyfista. Czyli do wszystkiego, do polowania na zwierzęta jest na nie. Odporny, zdobywanie minus 25 do górnictwa, do zbieractwa i minus 5 do ogrodnictwa. Bo z tymi minusami to tak średnio. Walka. Jest mistycznym łupieżcą, czyli tak jak ten. Jak ten nasz poprzedni jegomość chyba, nie? Nie, jest wojownik łupieżca. Okej. Okay. Co my tu mamy? Ok.
wzmocnienie sojuszników. Czyli on taki jest typowo do buffowania plus łupieżca, no ale myślę, że my nim walczyć raczej nie będziemy. Relacje na razie średnie, statystyki. Ok. Stalowa skóra. Nie. Kondycja plus 10, minus 5 do zmniejszania głodu. Skupienie minus 15 do choroby. Powolny rzeźnik. Zew polowań. No tu dupa. Może to. Minus 5 umiejętności zdobywania podczas skupienia. Nie, no łowiectwo to całkiem nie. Chyba, że mu przetasujemy. Krytyk, celność, minus 10 do zdobywania PD, zdobywania podczas skupienia. Zranienie, choroba. Craftera. Podstęp, zwinność, wirujące żądło, inicjatywy, punkty, celność. No, też mi się wydaje taką najbardziej trafną decyzją. Niech jest. Dobra. I my w sumie będziemy już kończyć dzień, nie? Dobra. Let's see. Ani nie poluje, ani nie będzie walczył, dokładnie. Dziękuję za powitanie mnie w swojej uroczej wiosce, moi przyjaciele. Czy chcielibyście posłuchać piosenki? Wierzę, że mam idealną na tą okazję. Jako muzyka brzmi początkowo dziwnie, inaczej niż wszystko, co słyszeliście wcześniej. Wywołuje spokój odległej krainy i cudowny krajobraz przypalony przez słońce, ale błogosławiony przez bogów. Piosenka przenosi cię daleko, ale kiedy się kończy, następuje niezręczna cisza. Ha, 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 dzięki, że przyniosłeś nam błazna, tato. Jesteś taki głupi, to zabawne. Jest taki głupi. O, Kari, okaż szacunek naszemu gościowi. No właśnie. Dobrze, mamo. Jestem pewna, że Bjorn zatańczy, zaśpiewa z nami następnym razem, gdy się spotkamy. Nie słuchaj jej, Cis. Ona nie wie, co, nie wie nic o sztuce. Jak to mawiają, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Ha, ha, ha. Czy byłeś skaldem na swojej ziemi? Na mojej słonecznej ziemi nazywają nas Griots. Tak, byłem. Bajarz, muzyk, poeta i strażnik tajemnic rodzinnych. Ale to już historia na inny czas. Teraz podzielmy się pysznymi posiłkami. Zaśpiewałem wam, więc dajcie mi żryć. Bloodwet. To inne imię niż te, do których jestem przyzwyczajony. Nawet nie wiedziałbym, jak je zaśpiewać. Mam nadzieję, że nie będziesz cały dzień pisał o mnie piosenek. Wolałabym, żebyś porąbał trochę drewna. Nie bój się. Mój umysł wędruje przez morze słów przez cały dzień. Mogę pracować i tworzyć opowieści w tym samym czasie. Obawiam się, że nie koncentrujesz się na tu i teraz. Jako griot moim obowiązkiem jest opowiadać opowieści moim ludziom i teraz wy jesteście moimi ludźmi. Ciekawi mnie twoja wiedza. Powiedz mi jedną z twoich historii. To będzie dla mnie przyjemność. Więc to jest historia psa, który ukrył swoją matkę. W królestwie zwierząt panował okropny głód, więc zwierzęta spotkały się i postanowiły zjeść swoje matki. Pies, który nie chciał poświęcić matki, postanowił ukryć ją na niebie. Codziennie wszyscy zabijali i jedli swoje matki. Pies śpiewał pieśni, prosząc swoją matkę, by rzuciła mu linę. Pies wspiąłby się na niebo, gdzie matka czekałaby na niego z ucztą. Pewnego dnia żółw poszedł w to samo miejsce i udając głos psa zaśpiewał pieśń. Ale pies był blisko i śpiewał, aby ostrzec matkę, która przecięła linę. Żółw uderzył o ziemię. To spowodowało, że skorupa żółwia rozpadła się na wiele części. Udało mu się jednak skleić ją w całość. I dlatego żółw ma szorstką skorupę, którą obecnie znamy. Nie mam pojęcia, czym jest żółw, ani nie wiem, o czym była ta opowieść. Ale opowiedziałeś ją tak, że była ciekawa. Dziękuję, Cis.
Ja nie wiem, co on bierze, że takie historie wymyśla. Ty tutaj nóżką podtupuje. Dobra. Jak my stoimy z żarciem? 22. Proszę cię bardzo. Dobra, wyprztykaliśmy się z owocków. Ale nadal mamy, patrzcie, nieruszone te niepsujące się rzeczy, także spoko. Uuu. A czym ona się tak zmęczyła, Blady nasza? Dopiero spała. Wydano cechę kichanie. I wygłodzony. Dobra, no wiemy, że ona bezdyskusyjnie idzie się położyć. Czy będzie nam dzisiaj słonko świeciło? Nie, pada deszcz. Także z wodą znowu nic nie robimy. Ty, moją drogę, idziesz tutaj. Bez gadania. Jak my się mamy z resztą naszych 47?